A oprócz lisa, to jaki kolejny taki drapieżnik jest najbardziej takim zagrażającym innym bytom? Jeżeli chodzi o zwierzynę drobną, no mamy ekspansję bardzo mocną w Polsce w tej chwili szopa pracza i tutaj na zachodnia Polska to już mamy tych szopów, no ilości straszne. Miałem okazję polować tam na zachodniej, w zachodniej Polsce. A szop pracz to był nasz kot? To jest nasz kot? No nie, to też jest jakiś inwazyjny. Z Ameryki Północnej, inwazyjny. To skąd one się to wzięły? Przypłynęły statkiem? Przyleciały? Myślę, że częściowo być może było tak, że gdzieś tam przypłynęło to statkiem lub były hodowle... Ale to ludzie przywieźli. Tak, albo były hodowle zwierząt futerkowych, które po prostu uciekły, nie? I stąd się szopa pracza w tej chwili na Pomorzu Zachodnim i Wielkopolsce jest od groma i on sobie, ekspansja jego na wschód Polski postępuje, a znów ze wschodu. Stamtąd to jeszcze w życiu nic dobrego nie przyszło i też przyszedł jenot, więc mamy kolejny gatunek, który już jest dosyć długo, ale to są gatunki, które bardzo mocno niszczą nie tylko zwierzynę łowną, ale wszystkie ptaki gniazdujące na ziemi, typu łabędzie, kaczki, takie ptactwo wodno-błotne, ptactwo polne, to nie muszą być bażanty, kuropatwy, na które my możemy polować, ale to są wszystkie skowronki, ptaki śpiewające i tak dalej. To jest, to są drapieżniki wszystkożerne i one są no, inwazyjne i bardzo niebezpieczne dla naszych rodzimych... Nie tylko one, tak. Bo nasze domowe kotki... Nasze domowe kotki też. Też robią spustoszenie. Nie wiem, czy słyszałeś, że w Australii ostatnio zrobili, że koty tam chyba ze 150 gatunków w ciągu ostatnich 50 lat tak. Wytępiły ptaków. Dokładnie. I to jest też problem. I o tym nikt żaden aktywista nie mówi. No ale dlaczego mają mówić? Przecież tego nie ma pieniędzy. No to wiesz. Kotki. Kotki domowe. Tak. Z tego nie ma kasy, więc oni o tym mówić nie będą. Tutaj wiesz, tutaj nie tędy droga. Oni idą zupełnie, są na innych torach. Czyli jak to obejść wszystko? Nie wiem, mamy trochę, przepisy się zmieniły. Jeżeli chodzi o IGO, czyli inwazyjne gatunki obce, w tej chwili, kiedyś było tak, jeszcze w ubiegłym roku, że trzeba było te zwierzęta uwzględniać w rocznym planie, tak? Jeżeli łowczy koła zaplanował, że możemy strzelić przykładowo 20 szopów, to strzelaliśmy 20 i później więcej nie mogliśmy. Przepisy się zmieniły, że teraz nawet nie musisz mieć odstrzał wpisane szop prac, czy na przykład jenot, tylko mając wpisanego na przykład dzika, wychodzi ci taki szop, tylko możesz strzelić. Nie ma z tym żadnego problemu. Mhm. Jest to ułatwienie, ale tu znów ustawodawca zapomniał o pewnych rzeczach, ponieważ mamy regulamin polowań i teraz teoretycznie ty nie możesz strzelić do tego szopa ze śrutu. Idziesz przykładowo z kniejówką czy z dubeltówką, możesz go tylko z kuli strzelić. Ale jest jeszcze inny problem. To są drapieżniki polujące głównie w nocy. Więc ustawodawca zapomniał, że można do nich strzelać w nocy, więc możesz tylko strzelić w dzień. I siedzisz sobie na kukurydzisku za dzikiem, wychodzą ci dwa jenoty, jest godzina 22, a ty nie możesz do nich strzelić. Bo łamiesz prawo w tym momencie, nie? No właśnie, jak jest właśnie z tym strzelaniem, bo tam chodzi o rozpoznanie też celów, nie? No jest teraz noktowizja, termowizja, są też latarki, nie? Mhm. No jest, no generalnie zwierzęta żerują w nocy. Więc żeby dobrze określić przynajmniej to, do czego celuję i do czego strzelam, no to no, trzeba mieć dobre rozpoznanie, nie? Jak przepisy na to pozwalają? To, co masz w ręce, czyli nie na broni, nie używasz tego jako celownika, to możesz sobie używać, co chcesz. Termowizja, noktowizja, nie ma znaczenia. Z latarki też można przyświecić? Nie, z latarki, no przed strzałem możesz teoretycznie przyświecić, ale jak będziesz strzelał, to musisz zgasić. No właśnie, no. I uważasz, że to jest normalne? Czy to jest, znaczy ja patrzę pod kątem tego, że tam znowu jakiegoś dzieciaka ktoś zastrzelił, no bo i to w dwóch, jeden tak rozpoznawał cel, że mówi, że dzik. Ale obydwaj byli pijani. No, to w ogóle, nie? Już, no to już w ogóle, to już inny aspekt, tak? No, ale to by było pomocne, nie? Że ty sobie tam, nie wiem, przyświecisz, widzisz, czy to jest samica, czy to jest samiec, robisz to rozpoznanie, nie? Czy to jest dzik, czy to jest żubr, czy to jest zając, nie? Ja ci powiem inaczej. I dzisiaj... czy oni wszyscy muszą mieć badania wzroku robione tak. Przed każdym polowaniem, czy nie wiem, o co chodzi, nie? Ja powiem ci inaczej. Dla mnie dzisiaj w dobie termowizji kupujesz dobry termowizor obserwacyjny, nie kosztuje to nie wiadomo ile pieniędzy, ale jesteś w stanie to po prostu przy polowaniu, głównie w nocy na dziki, jesteś w stanie rozpoznać, tak? Natomiast latarki, o którą wspomniałeś, to wyjaśnimy widzom, że latarkę można używać w jedynym przypadku, kiedy dostrzeliwujesz zwierzę postrzelone. Idziesz w nocy i masz postrzałka, który gdzieś tam ci się przesuwa w krzakach, czy w kukurydzy, czy w rzepaku, nieważne, wtedy na legalu możesz zaświecić sobie latarką i go dostrzelić. To jest jedyna możliwość taka dająca
zgodnie z prawem używanie latarki do strzału. Natomiast no, każdy powinien wiedzieć, do czego strzela. Jest jeden przepis, który jest no, święty. Do nierozpoznanego celu nie strzelamy. Tak? Dla mnie rozpoznany cel to nie jest, że ja tam widzę dzika, tylko ja widzę, że to jest dzik, tak? I co jest za dzikiem powinienem widzieć, tak? Że ten strzał oddaje bezpiecznie. No i też dobrze byłoby wiedzieć, czy ten dzik jest, powiedzmy, czy to jest dzik, nie wiem, warchlak o wadze 30 kg, czy jest to odyniec o wadze 100 kg, tak? Więc mamy możliwość używania termowizorów. Do polowania na dziki możemy używać celowników termowizyjnych i noktowizyjnych, ale tylko do polowania na dziki. Więc już na przykład na jelenie nie możemy używać. Natomiast powiem ci, że no nie wiem, dzisiaj dla mnie to naprawdę trzeba być no głąbem, żeby po prostu nie rozróżnić dzika od żubra. No to jest, wiesz, no żubr to jest zwierzę, które ja na żywo widziałem, no to jest waży, no niektóre to ważą 800 kilo, tak? No to jak można to pomylić? Jeszcze dwa szczeli z jednej ambony, no. No właśnie, może dlatego warto by było, żeby te badania wzroku i w ogóle badania i takie jakieś roczne, znaczy dwa razy w roku, moim zdaniem, powinno, zwłaszcza ci starsi, nawet w kontekście chyba własnego zdrowia, żeby się po prostu przebadać, nie? Jest taki, słuchaj, i tak i nie. O tych badaniach to możemy sobie teraz porozmawiać. No ale to jest, to zobacz, to jest tak, jak nieraz widzisz na drodze jakiś jedzie stary dziadek, jeszcze z maluchem, czy poldolotem, czy czymś tam, i widzisz, że mu się łapy trzęsą, że nie wiadomo, co zrobi i tak dalej. Moim zdaniem on już stwarza jakieś niebezpieczeństwo na drodze. Tak samo może być z myśliwym, bo myśliwi, jak już zrobimy to pozwolenie na broń, to już mamy je praktycznie dożywotnio. No i tu się zmieniają przepisy. Zmieniły się przepisy w ubiegłym roku, bo no, w tym roku chyba jest nowelizacja, już teraz nie pamiętam, datami nie będziemy operować, bo się pomylę. Ale od stycznia do marca mamy zrobić wszyscy badania. I te badania będziemy robić systematycznie raz na 5 lat, tak jak każdy inny posiadacz broni sportowej, kolekcjonerskiej i tak dalej. Bo to obowiązuje. Jesteśmy jakby wrzuceni jako myśliwi do tego samego wora posiadaczy broni. I co 5 lat będziemy te badania musieli zrobić. Natomiast pytanie jest inne. Ja patrząc przez pryzmat łowiectwa w kołach i patrząc przez pryzmat swojego koła, mam w kole osoby, które mają 25 lat, to są osoby młode, mam osoby, które mają 30-40, tak jak ja, są osoby starsze, no i mamy tych takich najstarszych nemrodów, którzy mają 60-70 lat, 80. I teraz takie osoby w ogóle na te badania nie pójdą, ale też trzeba sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że takie osoby w wieku 80 lat, one już tak mało polują, że one są po prostu z sentymentu w tym kole, one są dla przyjemności, one są, bo są myśliwymi, nie wiem, 30, 40 lat, 50 lat i dla niego mam takiego pana Janka, który ja jestem w kole jednym, nie wiem, chyba 14 lat, to on może na polowaniu przez te 14 lat był raz, ale on jest w kole, on jest członkiem, on ma tą broń, on ją praktycznie używa raz w roku na przystrzelaniu, natomiast on nie stanowi żadnego zagrożenia, ale on już na te badania nie pójdzie. On nawet jakby chciał iść, te badania będą kosztowały jakąś kwotę, no ja nie znam tej kwoty, no ale on nawet wydając te pieniądze, on nie wie, czy te badania zda, tak? Czy je przejdzie. I w tym momencie, no tutaj ja bym to rozgraniczył, no bo to jest też jakby trochę powiązane z moim zdaniem brak możliwości zabierania dzieci na polowanie i te badania, to jest takie działanie na rozbrojenie Polaków, bardzo mocne. Dzieciaki nie mogą uczestniczyć w aktywnym życiu myśliwych, natomiast ci starsi myśliwi, którzy mają przede wszystkim doświadczenie, czy to kynologiczne, czy mają doświadczenie ze strzelectwa, czy mają doświadczenie z gospodarki, no możemy, oni będą z automatu, powiem brzydko, wyautowani, no bo oni po prostu na te badania nie pójdą i z tego związku wypadną. Oni swoim doświadczeniem tym młodym pokoleniom mogą przekazać niekoniecznie wiedzę związaną z bronią, tak? Ale z łowiectwem mogą przekazać naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oni tutaj będą, no ja myślę, że powiem uczciwie, w kwietniu w przyszłym roku ubędzie 30% myśliwych. No dobrze, a czy myśliwym się jest, można być myśliwym, więc nie mając tego pozwolenia na broń, bo tą wiedzę może też przekazywać, nie? Zwłaszcza tak jak mówisz, ten twój starszy pan Janek, tak, który może już służyć wiedzą, no bo i tak on fizycznie, podejrzewam, że nie nadaje się na to, żeby gdzieś tam iść na jakąś ambonę, czy na jakieś polowanie z podchodu. No dokładnie, tylko pytanie, czy oni będą dalej chcieli to robić, skoro zostanie im zabrany największy atrybut, jaki mają, bycia pełnoprawnym myśliwym, tak? To tak jakbyś był wędkarzem bez wędki. No to jakie byś miał dla nich rozwiązanie? Co, jednak zostawić tak, jak jest? Słuchaj, no tutaj
to też jest trochę niebezpieczne, no bo to, wiesz, ty mówisz o swoim przypadku, tam panu Janku, który jest fajnym gościem i tak dalej, no ale będzie inny pan Janek, który będzie miał te 70 lat, będzie się tam ledwo tam, i pójdzie na tą zbiórówkę, nie? I palnie. I będzie wypadek. No i teraz właśnie trzeba, Tomek, wrócić do tematu, ile wypadków było w ubiegłym roku. Ja powiem ci dokładnie, bo trochę się przygotowałem. Na polowaniach, biorąc pod uwagę wszystkie polowania zbiorowe, wszystkie wyjścia indywidualne na polowania, ilość myśliwych, którą mamy w Polsce, no to nie chcę teraz, bo mogę pomylić, albo 12, albo 14 wypadków było w ubiegłym roku z bronią, przy czym oczywiście nie wszystkie były śmiertelne, tak? Ale śmiertelnych były 3 albo 4. No to jeżeli policzysz wszystkie polowania zbiorowe, policzysz wszystkie wyjścia indywidualne myśliwych, to nawet nie stanowi pół promila. Nawet to nie jest, to jest marginalnie pomijalne. Zupełnie. Bo więcej wypadków było na strzelnicach, gdzie strzelali funkcjonariusze, gdzie strzelali osoby, które były, przyjechały postrzelać po prostu hobbystycznie, niż na polowaniach. I większość wypadków było na zasadzie myśliwy-myśliwy, niż myśliwy, nie wiem, była taka głośna sprawa z rowerzystą, tak? Gdzieś tam ktoś strzelał do sarny i jechał rowerzysta i akurat, doszło do tragedii, tak? Ale to był chyba jeden przypadek przez ostatnie 5 czy 6 lat. Także tutaj to, wiesz, trzeba realnie do tego podejść. Jeżeli byśmy mieli to przekładać na... statystyka mówi, że jest mało wypadków. Bardzo mało. Bardzo mało. No bo właśnie moje następne pytanie miało być takie, czy nie uważasz, że myśliwi powinni więcej trenować na strzelnicy? Oczywiście. I mieć większe obycie z tą bronią. Oczywiście, że tak. Zamiast badań zrobiłbym obligatoryjne, tak jak jest w Skandynawii, w której byłem, obligatoryjnie raz na pół roku zaliczenie jakby podstawowego strzelania, ale nie na zasadzie przyjeżdżam i znam Jurka ze strzelnicy, to Jurek mi podpisze, tylko takie naprawdę sumienne oddanie tych, powiedzmy, 10 strzałów z broni kulowej, czy 20 na przykład, z broni śrutowej również, nie wiem, 50 strzałów, ale żeby to przejść tak racjonalnie, tak, żebyśmy mogli wszyscy powiedzieć z czystym sumieniem, słuchaj, byłem na strzelnicy, sprawdziłem swoją broń, broń jest sprawna, jest przystrzelana, optyka jest ustawiona dobrze, no i ja wiem, jak się zachować. To jest bardzo prosty przykład, Tomek. Im więcej myśliwi strzelają na strzelnicy, tym oni bezpieczniej się zachowują w łowisku, oni oddają celniejsze strzały, nie ma postrzałków, nie ma niebezpiecznych strzałów i osoby, które dużo strzelają na strzelnicy, potrafią się częściej powstrzymać od strzału do dzika, niż ci, którzy w ogóle nie strzelają, tak? Bo my mamy obowiązek raz w roku pojechać na strzelnicę i sprawdzić swoją broń i przystrzelać ją raz w roku. To jest obowiązek, ale nikt tego nie jak gdyby zaklepuje. Jest instruktor, który teoretycznie to zaklepuje, z reguły to jest organizowane całe koło, jedzie na strzelnicę, w jeden dzień przystrzeliwują. Jak to wygląda, niech każdy sobie odpowie sam. Natomiast ja uważam, że jakby to było obligatoryjnie raz na pół roku, ale to powinno być naprawdę sprawdzane, tak? To powinno być egzekwowane tak słusznie, to by to przyniosło dużo większy efekt niż te badania co 5 lat. Wspominałeś o dzieciach na polowaniu. Że wcześniej dzieci mogły uczestniczyć w polowaniu, przyszła nowa władza, zabroniła dzieciakom tego uczestnictwa, a po czym znowu je przywróciła. To jaki jest stan aktualny? Jeszcze nie przywróciła. Nie. To jaki jest stan aktualny na dzisiaj? Stan aktualny jest taki, że osoby do 18 roku życia nie mogą brać udziału w polowaniach. A jaki jest powód tego, że nie mogą brać udziału w polowaniach? Dla mnie, nie wiem jaki jest powód, jaki ustawodawca miał powód. Ja mogę się tylko domyślać, to jest taki krok na rozbrojenie Polaków. I teraz tak, bo to fajny temat, ja lubię na ten temat gadać, to wiesz, jaki kraj w Europie jest najbardziej uzbrojonym krajem? Szwajcaria. No tak. Wiesz, kiedy był ostatni konflikt w Szwajcarii? No tam chyba nie było nigdy. Nie, 1848 rok. No. I nikt Szwajcarii nie atakuje, bo oni wiedzą, że tam jest najwięcej broni. Czyli oni mają dobre położenie. Mają bardzo, między górami, także geopolitycznie są położeni też dobrze, ale ten kraj jest takim krajem bezpiecznym, tak? Powiedzmy sobie jasno. No a u nas, no niestety, i tutaj się musimy cofnąć do 2007 roku, zostało rozwiązane WSI. Kto rozwiązał, to każdy niech sobie wygoogluje i popatrzy. Dlaczego? Później były kolejne kroki, właśnie w 2018 roku, zakaz udziału dzieci w polowaniach. Ja będąc... Ale jaki ma w ogóle dla ciebie związek to rozwiązanie WSI, ten zakaz? Uważasz, że WSI było potrzebne? Oczywiście. Znaczy inaczej. Czy było potrzebne? Tam pracowali pewni agenci, którzy przy... No, inaczej, trzeba pamiętać, że do 89-90 roku u nas główne wpływy miała Moskwa.
I tutaj nastąpił przewrót i tak dalej, więc to się pozmieniało. No pozmieniało. I główne wpływy i przez od wojny ma inny kraj teraz. No tak. Moim zdaniem. No niech ma. Amerykański koszyczek. Być może. Ale teraz zobacz, jak dzisiaj mamy konflikt na Ukrainie i my cytujemy cały czas wywiad brytyjski, wywiad amerykański, a my o ruskich nie wiemy nic. A myśmy z nimi 40 lat wódkę pili. Po wojnie, tak? Mieliśmy swoich ludzi, którzy byli tam zakonspirowani, inaczej, Ruscy wiedzieli o nas dużo, ale myśmy o nich wiedzieli wszystko. Gdyby CWSI zostało i ci agenci byli dalej, to my byśmy wiedzieli, co Putin dzisiaj mówi, nie? No zależy, nie? No to zależy, kto był przekabacony, kto nie był. Nie wiem, dla mnie, ja sobie to tak składam, to jest tylko, wiesz, to jest mój domysł, nie? Może teoria spiskowa, ale dla mnie każde rozbrojenie Polaków, czyli utrudnianie im dojścia jakby do możliwości posiadania tej broni, ja uważam, że każdy, kto chce, powinien tą broń posiadać. Dzisiaj, jeżeli chcesz posiadać motocykl, idziesz do sklepu i go kupujesz, tak? I tak, i nie. I tu się też, Kamil, no teraz sobie wyobraź, że kupujesz motocykl, a ty nie masz prawa jazdy na motocykl. Nie znasz znaków drogowych, nie znasz przepisów o ruchu drogowym. Mhm. No przecież to jest dzwon na pierwszym skrzyżowaniu. Okej, okay, ale tutaj z bronią też, no to nie jest tak, że idziesz tak jak w Stanach, tak? Chociaż widzisz, z bronią czarnoprochową tak jest i tych wypadków nie ma i to się broni też, nie? I to się broni, ale ja uważam, że broń, jeżeli tu nie chodzi o to, że każdy może iść i kupić jak paczkę cukierków, ale robisz badania, robisz, powiedzmy, masz jakby ułatwiony dostęp do tej broni. No przede wszystkim tą obsługę, żeby ktoś, jakiś test był, że tak jak te prawo jazdy, nie? No, że umiesz to wziąć do ręki, że nie mierzysz do ludzi i tak dalej, to wszystko jak... Obsługa, bezpieczeństwo, podstawa. No ale był projekt, był jakiś tam program, który miał być wdrażany, nie wiem, czy słyszałeś, czy nie, strzelnica w każdym powiecie, czy strzelnica w każdej gminie. Hasło wyborcze. No właśnie, no i mamy hasło wyborcze, tak? No i co, dzisiaj ile tych strzelnic powstało? Albo prywatne, albo żadna. Wiesz, jak jest inicjatywa, bo ostatnio był tu gość, który właśnie otwarł sobie strzelnicę i były przychylne władze temu gminy, to naprawdę odbyło się to bardzo szybko, mhm. Nie? To wszystko zależy od ludzi. No tak, ale tutaj wiesz, wracając do tematu dzieci na polowaniu. Dzisiaj, żeby wychować osobę, która umie się bezpiecznie posługiwać bronią, no to tego się nie da zrobić w tydzień. To nie ma takiej możliwości. Tutaj, jeżeli ja mogę zabierać swoje dzieciaki, przecież ja ich nie zabieram po to, żeby pokazać im, jak ja strzelam, jak ja zabijam, jak ja patroszę. Natomiast dla mnie osobiście, będąc w Skandynawii, rozmawiałem ze Szwedami. Byłem, przyjeżdża do mnie Finn, taki bardzo fajny chłopak, ode mnie starszy o rok. Jak ja mu powiedziałem, że w Polsce nie wolno zabierać dzieci na polowanie, to on mówi, że to jest niemożliwe. Wiesz, jak w Finlandii jest? W Finlandii w wieku chyba 14 lat dzieci mają zajęcia z rozbierania tuszy łosia. Jest polowanie, strzelony łoś i do szkoły przyjeżdża wypatroszony łoś. I one dostają noże i one rozbierają tą tuszę. Wyobraź sobie, że dzisiaj w Krakowie przywozisz jelenia do szkoły i dzieciakom na PO, chyba już tego przedmiotu nie ma, ale coś tam ma wrócić, każesz w wieku 7 czy 8 klasistom rozbierać tuszę jelenia. No ja jestem za, ponieważ nawet pod kątem tego, że na takim łosiu, czy na jeleniu, czy na dziku można nauczyć się anatomii. I wtedy widzisz, bo ja sam studiowałem anatomię na WF-ie i dopiero jak miałem z tym styczność, znaczy ja w młodości też miałem, bo tam na wsi to się biło te cielaki i te świnki, a kurę to się tam co niedzielę narosły, trzeba było samemu oprawić. Ale wtedy też zobaczyłem, właśnie więzadła, ścięgna, to jest bardzo podobne, podejrzewam, jak u człowieka, nie? Tak samo i narządy, zwłaszcza, no świnia jest bardzo zbliżona, nie? Koza, świnia, zresztą wszystkie zwierzęta mają wątroby, serca, nerki, jelita grube, cienkie. No ale widzisz, jeżeli masz możliwość zabierania tych dzieciaków, idziesz z nimi, pokazujesz im tą przyrodę, ja będę patrzył przez pryzmat swoich dzieci, bo mój syn ma 6 lat. Jakby on tutaj z nami dzisiaj był, podam ci przykład z tego tygodnia. Z ubiegłego, bo jest długi weekend. Przychodzi do mnie syn, ja odbieram go z przedszkola. On jest w serówce. Pokazuje mi książkę, podręcznik, nie wiem jak to tam nazwać. I są tam trzy rysunki zwierząt. Jest lis narysowany, jest dzik i jest fizycznie narysowana jeleń łania. I on się autentycznie zaczął kłócić ze swoją panią, ponieważ pani mówi, że tutaj, żeby tego lisa opisać, tego dzika i tą sarnę. A on jej tłumaczy, proszę panią, to nie sarna. A co, bo mój syn ma Stasiu, ona mówi, Stasiu, ale co to jest? To jest łania. Ona mówi, ona się z nim kłóci, nie, Stasiu, to jest sarna. Mówi, nie, bo pani sarny nie rozróżnia
podłani, wiesz. Mm. I to są takie rzeczy, które... To słyszałem, że to jest, tak, to jest ale... problem, że my się uczymy o zwierzętach z Afryki, tak, czy jakichś dziwnych, egzotycznych gatunkach, a nie wiemy, co u nas w lesie jest. Rok temu on ma 5 lat. Wychodzę, przyjeżdżam po niego do przedszkola, wychodzi pani i mówi, panie Kamilu, ja bym pana prosiła na chwilkę, nie? Mówię, co się stało? No bo Stasiu, tutaj mieliśmy zajęcia z przyrody, z panem leśniczym i było pokazywane takie fotografie zwierząt, tak? I pokazują tam po kolei dziki, jelenie i tak dalej i w pewnym momencie wyciągają tego jenota, o którym wspomnieliśmy wcześniej i pani mówi, ja mówię, że to jest borsuk. A Stasiu mówi, ja to jest borsuk, to jest jenot. I wie pan, że ja nie wiedziałam, co to jest ten jenot, musiałam sobie na internecie sprawdzić. No wiesz, to są takie rzeczy, które jak zaczynasz tym dzieciakom pokazywać, zaczynasz im uświadamiać, jak to wygląda. Mój syn w wieku 5 lat, on rozpoznaje wszystkie tropy w lesie, tak? On wie, że one poszły w tą stronę, a nie w tą. On poznaje tą przyrodę, poznaje naturę, wie skąd się bierze mięso, że to nie jest ze sklepu. Nie leży na półce? Nie leży na półce, tak jest. On jest w pełni tego świadomy. Natomiast tu chodzi o to, żeby wychować dobre pokolenie, ponieważ myśliwi, nas to tak się trochę wrzuca do takiego worka, mamy broń, to będziemy walczyć. Nie, to myśliwi nie, to nie jest służba mundurowa, która będzie walczyć, ale myśliwy to jest też człowiek, który zna swój, no pokaż mi drugą społeczność, która zna tak dobrze las, teren przede wszystkim i las, tak? Jest i zna, i jest, ma środki transportu, tak, jest no, mobilna, tak, wie wszystko. Także myśmy tu poruszali ostatnio z wcześniejszym gościem, że jednak też powinni być myśliwi zagospodarowani właśnie gdzieś, nie wiem, pod Wojska Obrony Terytorialnej albo coś, bo nie wszyscy chcą walczyć za kraj, czy będą chcieli, ale jakaś część będzie chciała się dozbroić i to wystarczy tylko po prostu, nie wiem, dosypać im trochę amunicji, dać jakiś karabin, półautomat i nauczyć zielonej taktyki. Tak, powiem ci inaczej. Mamy przekrój w myśliwych wiekowy da bardzo duży, Tomek. I teraz ja nie widzę, żeby myśliwi stanowili zbrojne ramię wojska. Nie widzę takiej opcji. Tutaj natomiast widzę możliwość, tak jak wspomniałeś, wszyscy mają terenówki, znają teren, wiedzą, gdzie przejadą przez rzekę, czy nie przejadą, wiedzą, obwody łowieckie w Polsce są duże, to jest kilka tysięcy hektarów lasu i oni wiedzą, oni go znają jak własny dom, tak? Nie ma drugiej społeczności, która zna lepiej teren. Nie ma. Mało tego, dzisiaj oni są wyposażeni w to, co wspomnieliśmy, w termowizję, gdzie celowniki termowizyjne... Nie no, są lepiej dopasieni niż pewnie nie jeden oddział z wojska regularnego. A 100%. Jak ja zobaczyłem, słuchaj, broń dzisiaj, bo myśliwych się kojarzy z dubeltówką, z fuzją, jak to były zwierz. Dzisiaj sztucery, którym ja poluję, którym ty polujesz, siadamy na zawodach na longshot i strzelamy na 600 metrów, tak? Tutaj nie ma, to jest normalna broń. Do tego zakładamy optykę dzienną, zakładamy termowizor i my widzimy z naszego sprzętu w totalnie ciemną noc na 2 kilometry, co się dzieje. Tak? I tutaj, i pokaż mi drugą społeczność, która ma tak doposażony sprzęt za własne pieniądze. Za swoją kasę. I chęci. I chęci, dokładnie. I chęci. Byłbyś za tym, żeby myślistwo, czy jakieś myślistwo z elementem przyrody było w edukacji szkole od najmłodszych lat, żeby były wyjścia do lasu? Oczywiście. I to widzę u nas na przykład, tam gdzie ja mieszkam, tam bardzo często są zajęcia z leśnikami. Leśnicy przychodzą, dzieciaki zbierają żołędzie, zbierają kasztany, jest opowiadanie o przyrodzie rodzimej, ale to jest opowiadanie. One mają to poznać, zobaczyć. Wolałbym, żeby nasze dzieci w Polsce uczyły się o jeleniach niż o zebrach, tak? Natomiast powiem ci, że samo udział dzieci w polowaniu, to niech jest sprawa indywidualna rodziców, tak? No to jeżeli ja uznaję, że ja mogę mojego syna śmiało wziąć, ja przy nim nie będę strzelał, przy nim nie będę zabijał, ale ja go mogę śmiało wziąć, my sobie pójdziemy na ambonę, usiądziemy, pokażę mu, wezmę ich na spacer obu, pozbieramy grzyby, maliny, wiesz, zobaczą jakieś tam tropy dzików, zobaczą, że gdzieś tam jelenie zobaczą. Dojdziemy do takiego momentu, że powiem, ok, idziemy na polowanie. Czy on będzie miał 14 lat, czy będzie miał 16, zdecyduje o tym, że ja będę mógł przy nim strzelić. Wiadomo, że przy 5-6 latku nie będziesz strzelał. I jest kolejny absurd. Dzisiaj, żeby kupić wędlinę w sklepie, potrzebujesz wykształcić masaża, tak? I wyobraź sobie, że taki chłopak, ja ci to podaję przykład z życia, mając 16 lat, on nie może iść na polowanie. On ma praktykę w ubojni. 16-latek i przyjeżdża 50 cielaków, z których trzeba zabić, z których trzeba zrobić, nie wiem, polędwice, tak? No trzeba je rozebrać. I on jako 16-latek dostaje,
No kto to kontroluje tam? Dostaje pistolet i sobie idzie i te cielaki bije takim specjalnym pistoletem. Gwoździem. Gwoździem, dokładnie. Tak to wygląda. Ale na polowanie już nie może iść. Ale o tym się nie mówi. No ale widzisz. No, zawsze ale... mówię, że te świnki właśnie z tej takiej masowej produkcji, to tak, one mają takie fajne, ciekawe życie i sobie tak żyją. Dorastają, biegają. No i wiesz, a ludzie, którzy idą do sklepu, oni sobie nie zdają sprawy, że być może najlepiej, ty, wiesz, myśliwych trzeba ganić, pokazywać, że są B, a zabierasz ich, a do sklepu idziesz i na spokojnie możesz sobie kupić w sklepie mięso, które być może 16-latek tam taką świnkę prądem za łóżkami potraktował. Nie? Znaczy, ja bym do tego jeszcze dołożył, bo ostatnio miałem okazję być na takim szkoleniu z dzikiej kuchni u pana Łukasza Łuczaja, może kiedyś zawita do nas do studia, i gdzie dowiedziałem się, że idąc do tutaj naszej strefy klimatycznej, my jesteśmy w stanie się wyżywić z tego lasu, jedząc większość rzeczy na surowo albo po lekkim sparzeniu. I to też jest taka wiedza, której brakuje, znaczy mi brakowało, jak byłem młodym człowiekiem, bo myślę, że wiesz, uczymy się jakichś dziwnych pantofelkach, rzeczach, które są niepotrzebne, a nie wiemy na przykład, że tam, nie wiem, pędy lipy można sobie zjeść i można się tym napchać, że pokrzywa jest jadalna, zdrowa i jest masę rzeczy, tylko jest jeden problem, że to trzeba pozbierać i przygotować. Ale to rośnie. Ale to jest wszystko w zasięgu ręki. No i to jeleni na przykład, ostatnio byłem właśnie też, chłopak się opowiadał, że jeleń to jest takie właśnie zwierzę, które sobie tylko tam ziółka zbiera i to jest bardzo czyste mięso, nie? Czyste zwierzę. Nie ma zdrowszego mięsa niż dziczyzna na świecie. Nie w Polsce, na świecie. Powiem ci prosty przykład. Świnia, która się urodzi i dostanie, potocznie mówiąc, w łeb, to ona rośnie 4 do 5 miesięcy i ona ma wtedy 120 kilo. To jest tak zwany tucznik. Dzik, żeby mieć 120 kilo, to w lesie rośnie 4 lata, nie 4 miesiące. Sarna, która pobiera to, co znajdzie, czyli zioła, trawy, to, co znajdzie w lesie, ona nie ma żadnego antybiotyku, ona nie ma żadnego, żadnej paszy, totalnie nic. I teraz powiedz mi, gdzie masz zdrowsze mięso niż to, które jest w lesie? Ludzie się, wiesz, bo dziczyzna jest specyficzna, trzeba ją umieć przyrządzić, co jest notabene bardzo proste. Ale my na przykład, jest możliwość, w tej chwili też tam przepisy prawa zmieniły, zakupu dziczyzny bezpośrednio od myśliwych z kół. No właśnie, to jest kolejne pytanie, bo dużo ludzi pyta, gdzie to mięso można kupić w detalu od myśliwych. No to najprościej powiemy, wchodzimy na stronę Polski Związek Łowiecki i tam jest mapa tak zwanych punktów sprzedaży bezpośredniej. I w tej chwili tych punktów jest naprawdę dużo w całej Polsce. Te punkty prowadzą koła i w tym momencie koło musi spełnić wymogi weterynaryjne i tak dalej. I ma swoją chłodnię. Jedyny minus jest taki dla ludzi z ulicy, że kupują tuszę w skórze, czyli wypatroszoną tuszę. Muszą sobie ale dlaczego sprawić. Właśnie to jest, wiesz, dla zwykłego człowieka, który się boi tego, to może być problem, że on sobie musi to oskurować. No i właśnie, i tutaj my Polacy jesteśmy nauczeni kombinować, nie? My to mamy tak, że my jak nie zakombinujemy, to nic z tego nie będzie. No to my co, no to trzeba przyjaźń do takiego koła, powiedzieć, słuchajcie, ja mieszkam w blokach, ja nie mam gdzie tego zrobić, może ktoś by mi tutaj za drobną opłatą, albo, no wiesz jak to dzisiaj, za 20 zł nie załatwisz nic, za flaszkę wszystko. No i za dobry trunek od drwala, może by mi pan tu pomógł to oskurować. I co, nie pomoże ci myśliwy? Każdy ci pomoże. Jak już jesteśmy przy flaszce, to alkohol jest dalej obecny na polowaniach? Nie. Tak jak kiedyś? Prawda jest taka, że tutaj trzeba tej osobie, która tam napisała to pytanie, przyznać rację. Ja od razu powiem, że ja tych pytań wcześniej nie czytałem. Bo to nie, to jest moje pytanie. To jest twoje pytanie? Do pytań z komentarzy to jeszcze dojdziemy. Aha, za okay. Chwilę. No to nie, to powiem ci tak. To, co było w latach 90., owszem, alkohol był, nie będę mówił, że nie było, ponieważ ja go widziałem, tak? Dzisiaj jeżdżę po Polsce dużo, poluję też w czterech kołach i w trakcie polowania ja tego alkoholu nie widzę i to już od kilku lat. Jest to spowodowane też między innymi tym, że bardzo dużo ludzi przyjeżdża swoimi autami, tak? No i później każdy musi wracać, więc tego alkoholu nie piją. Ja bynajmniej tego nie widziałem. Natomiast po polowaniu są sytuacje takie, że jeżeli ktoś kierowcę ma, my jako myśliwi do tej dziczyzny bardzo takie naturalna kolej rzeczy jest zrobienie nalewek. Z czarnego bzu, z głogu i tak dalej, z tarniny. I to nie jest tak, że się ktoś upija, bo ja tego też nie widziałem, mimo że mamy teraz okres hubertusów, polowań zbiorowych. Ja już dawno nie widziałem takiego, żeby ktoś po polowaniu na pokocie było jakieś intensywne picie, to od razu mówię, że nie. Natomiast taką kieliszek nalewki nikomu nie zaszkodził.